lekki komentarz, bo chciałem powiedzieć, że w wychodzi nie było żadnych szokujących informacji, dlatego że są to tylko przenośne porównania dotyczące sytuacji w Polsce, a na całym świecie. Chciałbym, żeby Państwo zrozumieli to w sposób, może ja mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli to w taki sposób, jaki to było przekazane, że mamy bardzo dużo problemów dotyczących różnego rodzaju koordynacji, które wynikają nie ze złej woli zarówno lekarzy, jak i pacjentów, ale również związane z rozwiązań systemowych, które ograniczają w pewien sposób możliwości terapeutyczne zgodne z wiedzą medyczną. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że nasza wiedza medyczna jest generalnie rzecz biorąc stała, na całym świecie bardzo podobna, bo mamy do niej dostęp bardzo, ja myślę, że wszyscy generalnie z niej korzystają, tylko możliwość jej wykorzystania jest warunkowana pewnymi przepisami. Stąd też jakby, no, że nie ma na drzwiach napisane, to znaczy, że nie ma napisane, że dany lekarz może wykorzystać całą tą wiedzę. I nie chciałbym, żeby Państwo, jeżeli będziecie kiedyś komentowali w ten sposób moje wystąpienie, używali słów, które no, powiedzmy świadczą o pewnym no, bardzo dużym wydźwięku, takim no, negatywnym, natomiast to jest przedstawione w sposób pozytywny. To jest sytuacja, która dotyczy różnych możliwości światowych i również cały świat zastanawia się, jak w swoim własnym zakresie ją poprawić. Problem jest troszeczkę innego rodzaju, że my zauważyliśmy już tego rodzaju niedogodności i staramy się wprowadzić coś takiego jak koordynowana opieka nad chorym, bo to jest cały aspekt tego wystąpienia, żeby nasze różnego rodzaju kontakty miały również przełożenie, jeżeli chodzi o zdrowie pacjenta, i odzwierciedlenie w pewnych systemowych rozwiązaniach, które ułatwią pacjentowi wdrożenie, bo zidentyfikowanie problemu jest największą istotą całego tego chaosu, który w jakimś zakresie, ale no, powiedzmy, występuje, wynikający z tego, że pacjent, który ma rozpoznaną chorobę, powinien dostać się do lekarza w bardzo krótkim czasie, a tego czasu naprawdę nie jest dużo. I nawet jeżeli bierzemy pod uwagę podróż po świecie, to możemy tą podróż wykonać bardzo długo albo bardzo krótko, a nam zależy na tym, żeby ona była krótka. Jeżeli ma być krótka, to powinna być zdefiniowana i oparta różnego rodzaju nieformalne, ewentualne wykładniki tej możliwości, ale oczywiście jest tak, że pewne usankcjonowanie tego procesu na pewno będzie z korzyścią. Nam zależy na skróceniu czasu, a skrócenie czasu to jest większa informacja, większa koordynacja. Także to są problemy, które nie występują tylko u nas, tak? Proszę bardzo zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałem bardzo podziękować prelegentom tak z pewnego kompleksowego spojrzenia na problem. Ja choć jestem internistą kardiologii, uczę się myślenia dotyczącego schorzeń reumatologicznych, autoimmunologicznych, ale tak mówię, uczę się. No tak, wielu z nas reprezentuje różnego rodzaju specjalności. Myślę jako internista, jako kardiolog interwencji, diabetolog. Te rzeczy, które są dla nas wspólne, komosowe, wspólna gleba, zapalenie, które rozgrywa się w wielu jednostkach chorobowych, w sercu jednostek chorobowych. To jest coś, na czym stara się zapanować świat dzisiaj. Wszystkie laboratoria świata, wszystkie instytuty pracują nad tym, jak opanować coś, co jest albo ostrym zapaleniem, albo tlącym się przyrodnim procesem, który tutaj był wskazywany jako klucz tej bardzo poważnej, nie tylko medycznie, ale psychospołecznej choroby. Ja właściwie to, co powiedziałem przed chwilą, miał być fragmentem mojego komentarza i bardzo za to dziękuję, bo to jest takie spojrzenie zarówno praktyka, jak i naukowca, który codziennie zajmuje się problemami bardzo, powiedziałbym, zaognionego stanu problemu, jeśli chodzi o sferę pacjenta z powiedzącą chorobą, to są też pani profesor. Jest to ośrodki referencyjne, które powinny obejmować opieką absolutnie wszystkich tych, którzy mają bardzo skondensowany problem. Koordynowana opieka, jak sama nazwa wskazuje, polega na koordynacji. Komunikacja staje się niezbędnym narzędziem wymiany doświadczeń między lekarzami, ale koordynacja to również obszar instytucjonalny. To szpitale specjalistyczne, to instytuty, ale do tej koordynacji również musi się włączyć systemowo pacjent i lekarz. Proszę Państwa, moje wrażenie jest takie w wielu obszarach, a w tym przypadku milion ludzi, to jest ogromna skala problemu, natury nie tylko medycznej, ale również natury ekonomicznej, co Pani bardzo cennie wykazała. To jest problem, który, proszę Państwa, musi zaistnieć w zbiorowej świadomości, o tym też Państwo mówiliście, ale w zbiorowej świadomości zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Co do tego mam wątpliwości, że koordynacja to jest jedna sprawa, świadomość to jest druga sprawa, komunikacja personalna, lekarz, pacjent to jest trzecia sprawa, ale jest jedna rzecz. Medycyna personalna, spersonalizowana, o której mówił Pan Profesor,
to jest coś innego niż medycyna zbiurokratyzowana. To, co robimy dzisiaj w wielu obszarach naszej działalności, przeszkadza w tym, co było clou medycyny przez 200 lat, mianowicie kontaktem lekarza z pacjentem. Proszę Państwa, każdy z nas wie, że uzbrojony w wiedzę pacjent potrafi sobie w wielu sytuacjach łagodnych, stosunkowych doskonale radzić. W tematach średnio zaawansowanej patologii również. Ale są takie momenty, że jeśli pacjent w tej wstydliwej chorobie nie ma właściwego kontaktu z lekarzem, nie ma czasu na te kilkanaście minut rozmowy, która go zarówno reguluje w sferze problemów medycznych, pewnych zaszłości, tej perspektywy, która się przed nim roztacza, i jednocześnie nie ma pewnego pierwszego impulsu wsparcia psychologicznego od lekarza, proszę Państwa. Psycholog to jest kolejne stadium, psychiatra to jest kolejne stadium. Często sama nazwa psychiatra już działa depresyjnie, proszę Państwa. A widać, że jak kontakt z psychiatrą się dzieje, to jedyny psychiatra może pacjenta prowadzić pewien chaos, niepokój. Zdefiniowany wcześniej pacjent, który ma cechy depresyjne, to pewnie wyskalowane pokazują, że tak jest. Oto jest odsyłane, ja nie widzę problemów Państwa. Zobaczcie Państwo, medycyna jest rzeczywiście pewnym swoistym udziałem sztuki człowieka i Boga i właściwie podejście instrumentalne do tego przedmiotu dzisiaj nam nie sprzyja. To musi być refleksja, refleksja zbiorowa i refleksja zogniskowana na pacjenta. Ja widzę takie dwa fragmenty. Po pierwsze, to co powiedziałeś, Witku. Jest pewien ostry stan, który się zaczyna. To jest okno diagnostyczno-terapeutyczne, w którym powinien zareagować w tym momencie system. Lekarz dobrze zorganizowany, pracownia diagnostyczna i pacjent, który ma największy uzysk. Bo co wtedy możemy osiągnąć? Możemy skrócić, będzie czas terapii, możemy zmniejszyć koszty, możemy osiągnąć efekt terapeutyczny przyszłościowy. I drugi temat to jest przewlekłość procesu, proszę Państwa, z którym musimy się zdawać sprawę z tego. Przewlekłość procesu trwania przez całe życie. I to jest problem, który bardzo trudno opanować nam dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że uważam, dostęp tych wszystkich pacjentów do specjalistyki na poziomie reumatologii oraz dermatologii staje się ze względu na ograniczenia systemowe bardzo trudne. Zatem trzeba pomyśleć ewentualnie o pewnej zmianie paradygmatu polegającej na tym, że pacjent musi, choć przy tej wstydliwej chorobie, musi być bardzo dobrze wyedukowany. Musi mieć świadomość tego, że na razie póki co dysponuje pewnym arsenałem środków, którymi może sam się posługiwać. Bo kolejne maści sterydowe, kolejne preparaty przeciwzapalne, terapia behawioralna, proszę Państwa, terapia wspomagana, leczenie sanatoryjne, rehabilitacja gdzieś tam ogólna, czy też namierzona na konkretny punkt w ciele człowieka. To są rzeczy, które może sobie pacjent również sprawnie radzić. Ale jest również pewna świadomość, że wtedy, kiedy zagraża mu pewien problem, kiedy coś się eskaluje, kiedy wywołuje się bardzo nieciekawy stan związany z przebiegiem choroby, że on może trafić celnie w punkt i trafić do lekarza specjalisty, że może przy tej przewlekłości, przy zaostrzeniu trafić bezpośrednio do dermatologa, reumatologa. Wtedy dedykowane są to środki referencyjne, gdzie nie może być kolejka półroczna czy roczna i oczekiwanie pacjenta nie może w tym momencie właśnie tak długo trwać. W związku z tym trzeba w systemie sobie poradzić. No jest miejsce, proszę Państwa, dla zbiorowej świadomości lekarzy. System edukacji i kształcenia dzisiaj jest zmodyfikowany. Tak, poprosimy do... Okej. Do gruzji, tak. No wie Pan, to cały czas są do gruzji. Tak, trzeba się to, że jeszcze parę... Pewne przemyślenia organizacyjne i systemowe. W związku z tym myślę, że w tym momencie zorganizowanie tego na poziomie wiedzy lekarzy ogólnej, lekarzy pierwszego kontaktu, a co jest z obszarem kilkudziesięciu czy 200 tysięcy internistów, proszę Państwa? Czy w tym momencie wiedza tych ludzi i pewne wskazania przez specjalistów nie może prowadzić do tego, że jest kontynuowana terapia ta podstawowa u lekarzy, którzy w tym momencie mogą kolejne preparaty, cykle ewentualnie terapii stosować? Dostęp do lekarza dermatologa i reumatologa dla wielu pacjentów będzie absolutnie ograniczony co do masy i populacji. Wielu ludzi może się tym zająć na różnych etapach pracy, a mówię dlatego również, że reprezentując inne specjalności, kieruję się Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Chciałbym, żeby nasza jednostka, jako jednostka koordynująca cały obszar działalności w zakresie reumatologii, geriatrii i rehabilitacji, właśnie była sztandarowym przykładem dobrze skoordynowanej opieki medycznej, tam gdzie zarówno młodzi pacjenci, jak i seniorzy mają okazję być operowani, nowocześnie, skutecznie leczeni, ale jednocześnie rehabilitowani i na tym polega systemowość tego wszystkiego. Takie ośrodki powinny funkcjonować. Ta komunikacja między świetnymi ośrodkami, jakie reprezentowane są przez pana profesora
instytuty medyczne, akademie, uniwersytety medyczne, czy też właśnie instytuty będące pod panem ministrem zdrowia. Bardzo dziękuję panie doktorze. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę. Bardzo mi się spodobał i zaintrygował ten slajd w zasadzie BAF, które dawały informacje o tym, jak to jest zorganizowane we Włoszech, w Kanadzie, że te ośrodki ze sobą współpracują. I teraz pytanie, czy to jest działanie oddolne, to znaczy tak jakoś się stało, że zaczęli współpracować, czy to jest jakoś systemowo pomyślane i jeśli tak, no to czy możemy jakieś przykłady z tego czerpać, bo to wydaje się takie kluczowe, szczególnie w tej normie, ale nie tylko w tej normie, w onkologicznej i innych też. Przez 50 lat tam było napisane. Tak, tak. To są przykłady generalnie rozwiązań, które funkcjonują w różnych krajach i są zależne od systemu. Proszę zwrócić uwagę, że tam jest bardzo dużo różnych jakby rozwiązań, które się pojawiły i każdy z nich ma pewne uwarunkowanie w systemie ochrony zdrowia danego państwa. Czyli to nie jest tak, że każde rozwiązanie jest w stanie być wprowadzone u nas, dlatego że pewne ograniczenia systemowe powodują, że no jest duży problem. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o zweryfikowanie problemu, tak? Gdzie one, jak te problemy funkcjonują w zakresie rozpoznania, powiedzmy, leczenia czy powiedzmy diagnostyki późniejszej, one są wszędzie na całym świecie jednakowe. Natomiast są pewne zależne od danego kraju rozwiązania. I oczywiście, że biorąc, my będziemy starali się to też wprowadzać jakieś pewne formy teraz, tak? One będą przy wsparciu zarówno systemowym, jak i powiedzmy też lekarzy pewnie i też będą różnego rodzaju inne partycypowały w tym ośrodki, ale musi być to też projekt wypracowany dla danego rejona, dla danego regionu. To też pewnie nie globalnego, a czasami bardzo lokalnego. Czy jeszcze jakieś pytania państwo mają? To może jeszcze można do pani profesor pytanie jedno, bo tak z prezentacji pani profesor też po raz któryś na naszej konferencji pewne motywy się powtarzają i tutaj znowu pojawiły się te paznokcie słynne, prawda, że paznokcie są jakimś takim czynnikiem, na którym jak się okazuje trzeba zwrócić uwagę i jak w którym momencie się zaniepokoić i biec do lekarza, jak coś się tam zmienia. Ja daję zawsze takie narzędzia, które są proste. To jest, zgadzam się z panem profesorem, że jeżeli się zatopimy w skomplikowane narzędzia screeningowe, to w tym momencie żaden screening się nie uda. I damy parę prostych zadań, które mogą nam determinować, czy taki pacjent jest pacjentem szczególnego ryzyka rozwoju uczucowego zapalenia stawów, to rzeczywiście tak jest. Do mnie pacjenci się zwracają już z zapaleniem stawu, prawda? I jest problem diagnostyczny, które to z typów zapalenia stawu, bo tych typów rzeczywiście mamy bardzo dużo, mamy do czynienia. W tym momencie poszukuję rzeczywiście paznokci, którzy jest zajęty paznokieć. I zajęcie jest niesymetryczne zapalenie stawu pojedynczego czy stawu rąk, to dla mnie już jest rozpoznanie uczucowego zapalenia stawu. To są kryteria Kaspara, czy w każdym razie w tym kierunku należy dla pacjenta patrzeć, prawda? A jednocześnie sam pacjent, jeżeli ma zajęte paznokcie, to niestety, jeżeli się jakikolwiek staw bolący pojawi, nie tylko, że jakikolwiek staw obrzęknięty, nawet jeśli jest młody, jeżeli ma 20-30 lat, to może być, czy boli kręgosłup, to powinien już myśleć, że to nie jest początek uczucowego zapalenia stawu. Ta świadomość, my na paznokcie, tak jak powiedziałem, pacjent mówi, że 8 lat temu coś mu spadło na nogę. Paznokieć jest typowe zmieniony uszczycowe. To nie jest z tego powodu, że 8 lat temu coś spadło na nogę. Tak sobie pacjenci tłumaczą. Jeden paznokieć to jest bagatelizowana trudnie. Duża pasywna uszczyca, oczywiście tak. Problem kosmetyczny, stygmatyz i tak dalej. Ale paznokieć na nodze, który się schował, prawda, jeden w bucie. Może przez wiele lat nie dotyczy żadnych problemów, czy typowych objawów uszczycowego zapalenia stawu. To są te takie dzwonki alarmowe, które powinni być w zasadzie, czy lekarz rodzinny, czy coś. W jakiej sytuacji należy o pacjencie myśleć, że to jest potencjalny pacjent, który albo rozwinie, albo już ma uczucia na zapalenie stawu. Bardzo łatwo jest przełożyć okno terapeutyczne w tym momencie, także... Natomiast w tej chorobie są bardzo dużo opóźnienia, tak mówię, my mamy prawo materiału zapalenia co 3 miesiące. Oczywiście też trudne do zrealizowania, to się mówi, że fajnie jest pół roku, prawda? To się będzie zgadzać z czasem, jak nasza świadomość rośnie. Już w tej chwili przy współpracy z dermatologami jakoś łatwiej. Ja się nauczyłam troszeczkę wiedzieć, jak wygląda paznokieć uszczycowy. Dermatolodzy wiedzą, że jak wygląda uszczycowy zapalenie stawu, to owocuje zwiększoną wykrywalnością. Ja się musiałam tłumaczyć na Narodowym Funduszu Zdrowia, dlaczego raptem w ilości hospitalizowanych pacjentów jest epidemia uszczycowego zapalenia stawu. Zwiększyła się wykrywalność w Polsce przez jak gdyby wzajemne kształcenie. Tego nadal jest za mało, niemniej jednak już są pierwsze efekty. Bardzo dziękujemy. A jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani profesor. Jak to jest, że ta choroba, którą państwo tak tutaj świetnie przedstawiliście, jest tak mało opisana? Ja przed sobą mam dosyć ciekawe wydanie, wydawnictwo Rubens Digest. To tutaj, szanowni państwo, to jest to, może ktoś z państwa też ma tą książkę, raptem dwie strony.
dwie strony poświęcone są zaledwie tej chorobie, natomiast no, inne są bardzo opisane, reumatologiczne zapalenie stawów i szereg innych. Więc to jest takie ogólne pytanie, a takie szczegółowe. Pani profesor była tak uprzejma przedstawić nam właśnie tak, jak pan wspomniał te paznokcie słynne, nie po raz pierwszy zresztą. A jak to jest z gustkami Wybertena? Czy również wchodzą w zakres tego? Dziękuję. To są dwa aspekty, to znaczy tak, dlaczego o tej chorobie jest tak mało? Mało jest dlatego, że w ogóle reumatologia się później zaczęła interesować. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o reumatyzowane zapalenie stawów, to uważaliśmy, że jest najwięcej, jeżeli chodzi o zapalne schorzenia. To w zasadzie i diagnostyka poszła bardzo do przodu, i leczenie poszło bardzo do przodu. I już dość dużo na ten temat wiemy. I również jak gdyby te opóźnienia diagnostyczne są dużo mniejsze. Czyli jak gdyby tutaj świat naukowy zajął się kompleksowo tą chorobą od podstaw do końca. Uważano, że łuszczycowego zapalenia stawów jest mało, po czym i w ogóle spondyloartropatii, bo łuszczycowe zapalenie stawów należy takiej grupy schorzeń, które nazywały się spondyloartropatiami, po czym się okazało, że zaczęto ją diagnozować, wprowadzono nowe kryteria, to zapadalność na tą grupę schorzeń jest większa niż reumatoidalnego zapalenia stawów. Mało tego, się mówi, że łuszczycowe zapalenie stawów prawdopodobnie za jakiś czas może się przydać, jeżeli rzeczywiście diagnostycznie pójdziemy do przodu, aby być porównywalne do zapadalności na reumatoidalne zapalenie stawów. Stąd jak gdyby, jeżeli o czymś nie wiemy, to o tym nie piszemy, to jest jak gdyby proporcjonalne. Narzędzia typu na przykład oceny aktywności choroby do końca jeszcze nie zdefiniowane w tej chorobie. Strategia tick-to-target do końca, czyli taka prowadząca do celu, nie wiemy, nie ma kryteriów remisji. Kiedy mówimy, że pacjent jest zahamowany całkowicie choroba, też jeszcze nie jest opracowany, jeżeli chodzi o reumatologię do końca. Kiedy jest niska aktywność, kiedy mamy przerwać leczenie, jakie leczenie. To wszystko jest jak gdyby jeszcze, nawet pod naszym kątem, jeszcze jest w trakcie opracowania, a co dopiero wiedza ogólna, którą jak gdyby tutaj sprzedajemy. Czyli temat rozwija się dopiero. Temat się rozwija dopiero, tak. To niestety tak jest, ta wiedza jak gdyby się poszerza w tej chwili, chociażby te paznokcie. W życiu startowałam z reumatologią, nie pamiętam lat temu, bo nie chcę się postarzać, ale jak gdyby ktoś by powiedział, że ja muszę zwracać uwagę na jeden paznokieć i myślę, że to jest łuszczycowe zapalenie stawu, to powiedziałam, że pognąć w czoło, co to jest zmiana na jednym paznokcie. Można wiesz, tipsy zamalować, że widzenie nie ma problemu, prawda? W tej chwili się uważa, że to ognisko, które jak gdyby, od którego zaczyna się cały proces zapalny, od którego zaczyna się łuszczycowe zapalenie stawu, więc jakby ta optyka się nam zmieniła pod wpływem wiedzy, która się w tej chwili nam nabywa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jeżeli chodzi o górskie bedle. Bardzo trudny problem diagnostyczny. Znaczy tak, choroba zgoroniowa stawów rąk, również przykra i też era, w którą jak gdyby zaczyna się leczenie, dlatego że niestety mamy bardzo dużą grupę pacjentów z chorobą zgoroniową, w której niewiele możemy sobie poradzić. I to są pacjenci, którzy przychodzą wszędzie, stanowią duży problem terapeutyczny, bo nie ma na to leków, którzy cierpią przewlekły ból. No i oczywiście dysfunkcja, która może nie jest taka duża jak w przypadku zapalenia, ale jeżeli ktoś ma postać uogólnioną, to również duży ból odczuwa, jak ktoś to ma opanowany proces zapalny. Choroba zgoroniowa stawów rąk pod postacią wózków Heberdena i wózków Boszarda. Niestety, jeżeli pacjent do mnie przychodzi, ma ograniczoną ruchomość rąk, ale ja mu mogę powiedzieć, że mogę go leczyć tylko objawowo. Są w tej chwili badania nad lekami, które będą ten proces hamować. Natomiast póki co rozkładam ręce i mówię, proszę się pogodzić z bólem, czego nie lubię, bo jeżeli przychodzi pacjent uszczycony zapalenie stawów, to daje program. Będziemy stosować to, jeżeli nie to to, jeżeli nie to to i daję mu takie schody po kolei pacjent wie po prostu, jaka jest droga leczenia tej choroby. W przypadku choroby zgrodniowej rozkładam ręce, mówię, proszę bardzo, rehabilitacja, leczenie objawowe, do widzenia. Natomiast u części pacjentów na chorobę zgrodniową stawów rąk, czyli na wózki Heberdena, mogą się naskładać zmiany uszczycowe. I wtedy rzeczywiście różnicowanie, czy to jest łuszczycowe zapalenie stawów z chorobą zgrodniową jest też trudne, też musi być, może być tutaj duży pośród diagnostyczny, bo tak jak powiedziałam, międzypaliczkowe dalsze to jest tylko choroba zgrodniowa i łuszczycowe zapalenie stawu. Te stawy nie są zaatakowane przez reumatoidalne zapalenie stawu. Ci pacjenci również mogą mieć opóźnienia diagnostyczne, bo się będzie wszystko zwracało na wózki Heberdena, a tam się już może toczyć proces łuszczycowy. A jest duża szansa, żeby to się cofnęło? Choroba zgrodniowa? Nowe badania wykazują, że można zahamować, żeby się nie rozwinęły. Natomiast na tym etapie póki co one jeszcze nie są zarejestrowane z nową grupą leków i póki co jeszcze takiej możliwości nie mamy. Całe szczęście dorastają do pewnych rozmiarów, nie ma ciągu dalszego. To znaczy mamy brzydkie ręce, powykręcane, z dysfunkcją, ale to się hamuje. Czego nie możemy powiedzieć w przypadku chorób zapalnych, takie jak łuszczycowe zapalenie stawów. Bardzo przecież dziękuję. Bardzo proszę.